Vera rebus vocabulare situantur. Należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się, że mogę dla Was nagrać kolejny materiał, że są z nami nasi stali widzowie, ale witam także tych wszystkich, którzy przyszli tutaj przez przypadek albo zaglądają tylko okazjonalnie. Warto włączyć powiadomienia, subskrypcje, obok ten dzwoneczek właśnie powiadomień i oglądać nas na bieżąco. Tym razem mam dla Państwa informację, która została mi przysłana przez zaniepokojonych mieszkańców miasta Skierniewice, mojej rodzinnej miejscowości, w której ma odbyć się wydarzenie o nazwie Strefa Mocy w dniach od 2 do 3 lipca 19-22. Mieszkańcy są zaniepokojeni tym faktem, ponieważ myślę, że no to jest dosyć oczywiste dla naszych widzów, nie dla wszystkich z Państwa, którzy to akurat oglądacie. Są zaniepokojeni tym faktem nie bez przyczyny, ponieważ duchowość charyzmatyczna jest duchowością stricte zielonoświątkową, ewangelikalną, metodystyczną i jest to próba, każde takie wydarzenie i ściąganie na nie katolików, jest to próba podmiany wiary katolickiej tychże osób. Poprzez zanegowanie sakramentów, zanegowanie obcowania świętych, zanegowanie Matki Bożej, zanegowanie podstawowych, kluczowych dogmatów wiary katolickiej, wywracanie wszystkiego w zasadzie, co tworzy świętą wiarę katolicką. Osoby z tych ruchów czynią to często świadomie, intencjonalnie, realizując swój własny cel, jakim jest ograniczenie lub pozbawienie władzy kapłanów katolickich, czyli hierarchii katolickiej i jakiegokolwiek wpływu ich na zatrzymanie tego pochodu przez Kościół katolicki, tych wszystkich sekciarzy i protestantów. Z drugiej strony oczywiście są tam też osoby, które sprzyjają tego typu ruchom, oczywiście nieświadomie, kierując się jakimiś, powiedzmy, wyższymi pobudkami, albo na przykład ze względu na swoją niewiedzę, naiwność jakąś, wspierają tego typu osoby. Już niedługo powstanie książka Kościół Ducha, gdzie wraz z głównym autorem tej książki, panem Jackiem Schmidtem, ukazujemy całą perfidię po prostu tego ruchu charyzmatycznego i wykazujemy w wiekach wcześniejszych, jak to wszystko wyglądało, jak doszło do tego, że ten ruch dał radę zinfiltrować Kościół katolicki aż do tego stopnia, a za czym stoją też modernistyczni duchowni. Proszę Państwa, nagrywam ten materiał nie po to, żeby teraz opowiadać o ruchu charyzmatycznym. Macie na naszym kanale co najmniej 2-3, nawet więcej wykładów na ten temat. Teraz jest szybki, gorący apel do Państwa i to jest też cel tego nagrania, abyście zadzwonili do rzecznika prasowego Kurii Łowickiej, Kancelarii Prezydenta Miasta Skierniewice i na parafię Rawka pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, bo tam właśnie ma mieć miejsce to wydarzenie. Dane do skontaktowania się z tymi osobami dostaniecie w opisie tego nagrania i w komentarzu przypiętym pod tym materiałem. Dlaczego akurat też do prezydenta miasta Skierniewice? Ponieważ objął w swojej niewiedzy patronatem to wydarzenie. Czy to jest mądre, czy to nie jest mądre, no to sami Państwo potraficie, myślę, to ocenić należycie, ale problem jest taki, że prezydent po prostu podczepia się pod jakieś wydarzenia albo przychodzą do niego ludzie, czy też proboszcz z jednej z parafii, który jest protektorem Marcina Zielińskiego i korzystając ze swoich kontaktów i wpływów forsują po prostu zdobycie takiego patronatu, objęcie przez prezydenta patronatu nad takim wydarzeniem, które de facto polega na tym, że do kościoła katolickiego, bo wydarzenie ma miejsce w konkretnej parafii katolickiej, zwabiani są wierni katolicy, a później dokonuje się infiltracja, niszczenie wiary tychże ludzi, a ogólnie całe to zjawisko jest oczywiście infiltracją w kościele katolickim. Niestety, prezydent objął patronatem to wydarzenie, więc również jego trzeba w to wszystko wciągnąć. Proszę Państwa, należy dzwonić, wywierać presję, wyrażać swój sprzeciw, mówić o tym, że nie chcecie tego wydarzenia u siebie, mówić, że jest to podstępna próba wywracania wiary katolików przez ruchy protestanckie, przez sekty protestanckie, które działają rzekomo pod szyldem katolickim. Ich nauczają
nauczanie jest niezgodne z nauczaniem katolickim. Ono neguje w zasadzie wszystko, czego jesteśmy uczeni jako katolicy, w co wierzymy jako katolicy, czyli niszczy de facto wiarę katolicką. I taki krótki apel sobie przygotujcie wcześniej i dzwońcie, wysyłajcie SMS-y, maile i tak dalej. I teraz podaję dane. Zbigniew Kielan, rzecznik prasowy Kurii Łowickiej, numer kontaktowy 517-975-179, 517-975-179, Kancelaria Prezydenta Miasta Skierniewice, pani Barbara Widulińska, z nią się będziecie Państwo kontaktować. Numer kontaktowy to jest 46-834-5100, 46-834-5100 oraz parafia Rawka, ksiądz Adam Kwaśniak, 509-784-740, 509-784-740. Powodzenia życzę Państwu w tym, abyście mieli odwagę tam zadzwonić, abyście byli cierpliwi. Jeżeli będą Was zbywać, nie ustępujcie, wywierajcie presję. Jeżeli będziecie Państwo robić to, że tak powiem, gorliwie, jeżeli będzie Was dużo, jeżeli będziecie informować się wzajemnie o tej akcji, jeżeli roześlecie ten materiał, jeżeli włączą się kolejne osoby, tych telefonów będą dziesiątki, setki może, to wówczas na pewno to wydarzenie zostanie odwołane i w przyszłości prezydent zastanowi się nad tym, czy obejmować patronatem tego typu spędy. Miejmy nadzieję też, że parafia zniechęci się do tego typu wydarzeń, a rzecznik kurii nie będzie pozwalał na tego typu wydarzenia w przyszłości, albo przynajmniej będzie jakaś szybsza reakcja. Zostawiam to wszystko w Państwa rękach. Ja się za Państwa pomodlę. Niech Matka Boża otacza Was płaszczem swojej opieki. Powodzenia z Panem Bogiem.